Witam serdecznie Ciebie w kolejnym odcinku, który realizuję specjalnie dla Ciebie, czyli gry za darmo. Słuchajcie, ja wiem, że to takie Januszowa seria nie cieszy się popularnością, ale cóż, słuchajcie, te gry, które pokazuję w tej serii, naprawdę są ciekawe. Nie pokazuję wszystkich gier, a jeżeli chodzi o dzisiejszą grę, czyli Quake Championship, kurde, zapomniałem. Sklep. Quake Champions jest w tej chwili za darmo. Już informowałem raz o tym, że ta gra jest możliwa dla za darmo kluczy do otrzymania dla graczy, którzy mają coś AMD czy Radeona w komputerze. Ja właśnie miałem kartę graficzną i dostałem klucz. Teraz już jest przez kolejne jeszcze 6 dni za darmo dla wszystkich. Ja radzę Wam, wszystkim, dosłownie każdy, który zobaczy ten film, przypisać sobie tą grę do biblioteki. Nie musicie instalować, nie musicie grać, ale przypisać do biblioteki i będziecie ją mieć w bibliotece za kilka lat. Będziecie mogli poszaleć w Quake'a Champions. Ja jeszcze tylko tak powiem, że jutro zaczynam serię. Bardzo się cieszę z tego powodu, ponieważ Resident Evil 7 jest to gierka, która mam nadzieję mnie przestraszy, bo grałem w demo i demo już mnie przestraszyło, a tutaj no jutro zobaczycie, zapraszam wszystkich jutro już na nową serię z gry Resident Evil. Ci, którzy oglądali Outlasta i bardzo im się to podobało w moim wykonaniu, mam nadzieję, że się Resident Evil również Wam spodoba. Dobra, myślę, że dość gadania. Oczywiście, cóż, no, wchodzimy do Quake Champions, ja już mam to w bibliotece, ale jeżeli Wy nie macie, no to sobie po prostu ją do biblioteki dajcie. Słuchajcie, ci, którzy grali w Unreal Championship czy Quake czy Arena, wiedzą po prostu jak dynamiczna, jaki to jest dynamiczny multiplayer w porównaniu do tych multiplayerów, czy to Counter-Strike, czy no bez porównania w ogóle, po prostu totalny skill i tak naprawdę gracze, którzy nie potrafią tak szaleć, to szybko zginą. Ja nie wiem właśnie, czy dam radę, dlatego włączam grę i zobaczymy. Mam nadzieję, że serwery będą działać, bo czasami działają, czasami nie. Zaraz sprawdzimy, czy Faja ma jeszcze skilla w Quake'a. Chociaż wolałbym w tego Quake'a 1 zagrać, bo tam pamiętam mapy. Pamiętam mapy, na serio. Tyle grałem. Dobra, mamy Quake Champions. Tu lekka zacina. Słuchajcie, to nie wiem, dlaczego mi tak przycięło. Nie mam pojęcia, dlaczego mi to tak przycięło. Znaczy, faktem dałem wszystko na ultra, ale to chyba nie dlatego. Już się odcięło. Oglądajmy sobie jeszcze. Albo nie ma co oglądać. Nie ma co oglądać. Trzeba grać. Myk, wczytywanie. Poczekamy. No miejmy nadzieję, że oczywiście gra się wczyta. Bo jeżeli nie. No. Odbierz nagrodę. Plecak. Dobra. No ja chcę otworzyć ten plecak. No i co? Dobra. Łupy 3, czekaj. O! Plecak, otwórz! Rzadkie. Rzadkie.
rzadki kolor pancerza. Otwieramy następne. Dobra. Mamy plecaki otwarte. Skrzynie mamy. I tego nie mamy. Dobra. Łupy, czempioni. Wybierz swoich czempionów. Dobra. Dwa dni. O kurwa. Co tam? Jebany morderca. Modyfikacja. Zobaczmy, co tu można zrobić. O kurwa. Kolory. A tu mam wszystko poblokowane. O, co to? Różowy, kurwa. Niech będzie różowy. Fioletowy, przepraszam. Dwa dni do końca, dobra. No to co? Play! Szybka gra. Rankingowa. Samouczek. Jedziemy samouczek. Przejdę dla was samouczek. Szukanie rozgrywki. Znaleziono rozgrywkę. No to jechane. No, uruchomienie serwera. No. Z kim mam się tu napierdalać? Kwas. Nie wiem, o co chodzi w tym samouczku. Ale chyba o nic. Jebu dup. Ty, dobra. Pojawiła się ochrona. Ochrona. Jaka ochrona? Szykuj się do walki. O kurwa, już zaraz. To już zaraz. Rozpoczęcie rundy za 3. Oh my god. 2. O nie. 1. Nie. Walcz. Chuj wie, co to było. Stoper. Jaki stoper, kurwa? Zostały 3 fragi. Ja walczę z robotem czy z żywym? Dwa fragi. Nie, to jest chyba robot.
nie sądzę, żeby to był żywy kutas. No, to jest jakiś zwykły, jakaś kuta się od chuj wie co. Mistrzostwo netto. Szał zabijania. No, słuchajcie, to niemożliwe. Za łatwo poszło. W każdym razie macie jakiś podgląd, jeżeli chodzi o rozgrywkę. Cóż, no fajna zabawa, właśnie o to chodzi, tam jest pełno ludzi, pełno się napieprzamy, no fajna grafika, coś co jest w klimacie Quake 3 Arena i cóż. Odbieramy hajs. Odbieramy hajs i jest okej. Słuchajcie, no w każdym razie tak to wygląda. Fajnie by było, to napiszcie już wy. Czy jest w ogóle możliwość ustawienia prywatnego serwera? Bo jeżeli tak, to ja was proszę, włóżcie sobie do biblioteki tą grę, a jeżeli się da, to może kiedyś, jeżeli macie taką ochotę, zrobimy właśnie na streamie takie wspólne napieprzankę między tylko nami, nie? Rozumiecie? Ty i ja, nie? Dobra, tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Quake Champions za free. Polecam dać do biblioteki. Na razie.